Szczęść Boże, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Człowiek nie jest idealną istotą, bo ma swoje słabości. Ma gorsze i lepsze dni. Czasem wydaje mu się, że nie otrzymuje tego, co chce, bo tak do końca sam nie wie, czego oczekuje. Jakiś taki rozsypany emocjonalnie jest. A dzisiejsza Ewangelia potwierdza nasze wstępne rozeznanie. Choć przeżywamy niedzielę radości, gdy znów muszę ku uciesze ludzi założyć różowy ornat, to święty Łukasz pokazuje nam, tak prawdę mówiąc, trzech smutnych panów, bohaterów Ewangelii. Jak to się ma do całego orędzia o zbawieniu i odkupieniu człowieka, skoro ojciec i dwóch synów gubią się we własnych oczekiwaniach? Ale od początku. Faryzeusze, którzy przywiązują wielką wagę do zwyczajów, przepisów i zachowań, oczywiście komentują towarzystwo, w jakim obraca się Jezus. Nic im nie pasuje, bo grzesznicy to według nich samo zło. A ja dodam od siebie, że przebywanie z ludźmi wyłączonymi społecznie przez pryzmat religii jest bardzo budujące. Wracając jednak do Ewangelii, spotykamy się z trzema bohaterami. Oni nijak nie pasują do charakteru dzisiejszej niedzieli, bo widać w nich życiorysie smutek. Jak to się objawia? W synu, który postanawia wyjść z gniazda, opuścić ojcowiznę, panuje poczucie niezadowolenia. Jest w domu, ma wszystko, ale przyświeca mu myśl, że gdzieś indziej będzie lepiej. Kiedy wyrusza i niby cieszy się życiem, zaczyna dostrzegać, że taka rozrywka też nie jest spełnieniem jego oczekiwań. Kiedy przychodzi moment upadku, zaczyna tęsknić za domem, bo tam było bezpiecznie. Ale powrót też mu nie leży, bo będzie musiał się przyznać do porażki. Do tego nie wie, czego można się spodziewać po ojcu i bracie. To również jest źle. Kiedy dociera do ojca i do domu, gdy ojciec nie patrzy na jego wybryki, ale szczerze się cieszy, próbuje pokazać, że to również nie jest to, czego oczekuje. Niby panuje radość w domu, ale czy jest prawdziwa, tego nikt nam nie powie. Patrząc na tę historię, widzimy więcej smutku niż radości ze zmiany sposobu życia. Kiedy dotknęliśmy ojca, to jego osoba też nie napawa optymizmem. Zgodził się na odejście młodszego syna, zapewne umiłowanego. Zrobił to wierząc, że syn sobie wszystko poukłada, że jego młodzieńczy zapał wyda dobre owoce. Ale mimo wszystko ciągle wyczekiwał jego powrotu. To pokazuje, że życie pozornie wyglądało normalnie, ale był to tylko pokaz, że można być spokojnym. Kiedy przychodzi dzień powrotu syna, uciekiniera, ojciec chce dać mu wszystko, nawet więcej. Podczas jego nieobecności pewnie odbudował swój majątek. Jest gotów do kolejnego ryzyka. Czy jest to jednak dobre, żeby czegoś nauczyć swojego potomka, czy raczej jest to kupienie sobie szacunku i lojalności? Jest jeszcze trzeci, cichy bohater tej opowieści. Syn, który mając wszystko, boi się czegokolwiek korzystać. Troszkę zagubiony. Nie mówiąc, że pierdoła, ale nie umie wydobyć z siebie swojego potencjału. Niby jest blisko, ale nigdy nie wyszedł z cienia swoich lęków. Można więc powiedzieć, że dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam zagubienie człowieka oczekującego wydarzeń, których jeszcze sobie nawet nie wyobraził. Więc warto zejść z obłoków i pozostawić dumania, a zająć się realnym budowaniem swojego życia, żeby mierzyć zamiary na siły. Niekiedy nasza fantazja i oczekiwania są tak daleko idące, że nigdy do nich nie dotrzemy. A później pojawia się frustracja. Jozue w pierwszym czytaniu przedstawia nam historię odmienną. Izraelici nie wiedzieli, dokąd zmierzają. Narzekali na wszelkie trudy życia na pustyni, ale dziś doświadczają radości, bo mogą zacząć budować swoje życie na stabilnym gruncie, a nie na marzeniach. Skończył się okres manny z nieba, a zaczął się czas konkretów, wypracowanych przez nich samych. Bóg ich zaskoczył, bo obiecał i słowa dotrzymał, choć oni także nie byli zadowoleni z obrotu spraw, jakie były wcześniej. Co więcej, ten sam Bóg, widząc zagubienie człowieka, dalej kolejny bonus, bo nie chce pamiętać grzechów, ale dążyć do pojednania, by grzech nie oddzielał nas od zbawienia.
I to są powody do prawdziwej radości. Stąpać twardo po ziemi, znając swoją wartość, odrzucić lęk przed nowymi wyzwaniami i planować to, co jesteśmy w stanie osiągnąć. Jesteśmy w drugiej połowie Wielkiego Postu, gdy znużenie wyrzeczeniami jest coraz bardziej intensywne, a pokusa powrotu do starego życia coraz większa. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Na normalne smutki i zmartwienia dnia codziennego niektórym nawarstwiły się dodatkowe wyrzeczenia, których jeszcze trochę trzeba wytrzymać. Właśnie w tym dniu Kościół nam przypomina, że mamy się cieszyć, a nie być smutasami, jak ewangeliczni panowie. Realizacja wiary chrześcijańskiej to umiejętność przejścia na ucztę w danej chwili, niezależnie od tego, czy akurat patrzysz w dal bez nadziei, błąkasz się po świecie, czy ciężko pracujesz i tylko zerkasz na innych spod łba. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem.